czasie porannej mszy Wielki Czwartek błogosławi się oleje, między innymi olej krzyżma, który służy do namaszczenia nowochrzczonych, bierzmowanych w przyświęceniach kapłańskich, biskupów. To Chrystus jest namaszczonym, w sensie wybranym, obdarowanym duchem. A więc w nim spełniają się też obietnice mesjańskie. Psalm 89 o tym mówi. Znalazłem Dawida, swojego sługę, namaściłem go. Jezus jest potomkiem Dawida, jest w jakiś sposób, jest uobecnieniem, taką realizacją obietnic danych Dawidowi. I to, co jest odniesione do Dawida w Starym Testamencie, szczególnie w psalmach, w taki idealistyczny sposób, my odnosimy to do Chrystusa. Człowiek, Dawid, jest w jakimś sensie zapowiedzią Chrystusa. Ukazuje coś z jego tajemnicy, jego namaszczenia, wybrania, posłania. Człowiek bardzo niedoskonały. Dawid taki był przecież. A jednak wskazuje na tajemnicę Bożą. A jednak jest w tej genealogii Jezusa. Jakoś przygotowuje świat, teren, historię do tego, by Mesjasza przyjąć. Człowiek, który ma wiarę taką, która go nieustannie kształtuje. I mimo, że grzeszy, pozwala zmieniać. I dlatego wchodzi tak na stałe w historię tą, która przygotowuje na przyjście Mesjasza. Człowiek jest znakiem Boga. Nie przez swoją doskonałość, ale przez to, że nieustannie wraca, że daje się kształtować, daje się tak przeniknąć, namaścić Duchem Bożym, który go będzie zmieniał. I ta zmiana jest ukazywaniem Boga.